Magazyn Kawa, Małgorzata Socha, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak samopoczucie dzisiaj? No jak, wyśmienicie, fantastycznie. W końcu taki wieczór zdarza się tylko raz w sezonie. Jest chętka na jedną, kilka czy kilkanaście kreacji Macieja Zienia? Wiesz co, wszystkie kreacje są fantastyczne i najchętniej bym je wszystkie miała u siebie w szafie, ale moja szafa jest za mała, dlatego na razie zaspokoję się taką jedną sukienką od Macieja Zienia. No, słusznie, bo wyglądasz rewelacyjnie. Dziękuję. Powiedz nam, czy ty wolisz grać w teatrze, czy w telewizji? Czy w ogóle jeszcze gdzieś indziej na przykład? Wiesz co, ja w ogóle lubię grać, to jest mój zawód i gra w filmie, w telewizji, czy w teatrze jest inna, jest dzięki temu wyjątkowa i to jest fantastyczne, że uprawiając zawód taki jak aktorstwo, można doświadczać tylu różnych rzeczy. Myślę, że to jest to, co często właśnie ludzi kusi, żeby być w tym zawodzie, żeby go uprawiać, bo to jest taka trochę trudno się wyzwolić od tego bakcyla. Twoja kariera ostatnio nabrała bardzo dużego tempa. To takie moje prywatne zdanie. Jak ty się w tym odnajdujesz? Nie, w porządku. Włosów nie mam rozwianych od tego tempa. Myślę, że to bardzo cieszy. To bardzo cieszy, jak się jest docenianym przez ludzi, przez widzów, przez producentów, ponieważ też się dużo zmieniło, bo zaczęłam dostawać propozycje filmowe i to mnie bardzo ucieszyło, ponieważ do tej pory raczej grałam w serialach i byłam postrzegana jako aktorka serialowa, co w ogóle jestem zaskoczona, że w ogóle jest takie pojęcie, ale jak się okazało jest, ponieważ wielu dziennikarzy, którzy ze mną przeprowadzali wywiady, właśnie takiego terminu używali, więc cieszę się, że się coś zmieniło i to jest bardzo takie, wiesz, satysfakcjonujące dla mnie. No, cieszysz się tą popularnością, którą zdobyłaś w Brzyduli, bo wiesz, te twoje powiedzonka, twoje kreacje oczywiście w internecie krążyły, ludzie się tym naprawdę nieźle bawili. Tak, teraz się cieszą powiedzonkami stop model, więc jak widzisz, moda się zmienia. To jest niesamowite, że taka postać wychodzi poza ramy serialu i żyje swoim życiem. I tak się stało właśnie z Wiolką. Całe szczęście, dostaję różnorodne propozycje i nie jestem tylko postrzegana tak jak moja bohaterka z Brzyduli. I już niedługo, bo w styczniu będzie nowy serial w TVN-ie, nazywa się Prosto w serce, gdzie tym razem wcielam się w postać, to już będzie czarny charakter, Konstancji Grylak. Narzeczona dziewczyna, w sumie głównego bohatera, która chce za wszelką cenę zaciągnąć go przed ołtarz. Czekamy z niepokojem zatem na równie piękną kreację, jak tę wcześniejszą, o której mówiliśmy. Nie zapeszaj, po prostu mam nadzieję, że będziecie Państwo oglądać i przede wszystkim dobrze się bawić. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Kłaniam się.